Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną matematyki na poziomie rozszerzonym. Tym razem będzie to funkcja kwadratowa. Przygotowując się do matury rozszerzonej z matematyki, musisz na pewno uwzględnić, że warto przerobić zadania z funkcją kwadratową, ale w szczególności zadania z parametrem. I ja na to spotkanie właśnie takie wybrałam. Zadania z parametrem właśnie z funkcją kwadratową. To są bardzo ważne zadania. Funkcja kwadratowa jest Ci potrzebna również, abyś zdał maturę podstawową z matematyki. Więc o funkcji kwadratowej musisz bardzo dużo wiedzieć. Natomiast w rozszerzeniu zwróć szczególną uwagę na zadania z parametrem z wykorzystaniem wzorów Wieta i oczywiście nie tylko. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1. Dla jakiej wartości parametru m równanie kwadratowe takiej postaci x kwadrat dodać 4mx dodać m kwadrat dodać 3m równa się 0 ma dwa różne rozwiązania ujemne. I teraz zaczniemy od tego, ja przeczytałam równanie kwadratowe. Otóż zawsze należy zwrócić uwagę, czy czasem nie wyszłoby nam równanie liniowe. Otóż tutaj przy najwyższej potędze, przy potędze x kwadrat stoi jedynka. Dlatego ja mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie analizę równania kwadratowego. Tutaj nie będę w przypadku liniowego analizować, dlatego że mój współczynnik kierunkowy w tym wypadku wynosi 1. Więc kiedy to są dwa różne rozwiązania? Najpierw od tego zaczniemy, bo mają być dwa różne rozwiązania ujemne. Ale najpierw skupimy się na tym, kiedy równanie kwadratowe ma dwa różne rozwiązania. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy delta jest dodatnia. Jeżeli delta jest dodatnia, to są zawsze dwa różne rozwiązania. Zapamiętaj. Natomiast ta informacja, że one mają być ujemne, to co to znaczy? Wychodzi nam jedno, jakieś nazywamy je jakoś x1, prawda? Wychodzi drugie, x2 nazywamy i one mają oba być ujemne, czyli mniejsze od zera. To co warto zauważyć? Jeżeli mamy dwie liczby ujemne, to jak je się doda, to dalej jest ujemna. Czyli następny warunek, który zapiszę, to jak dodam te dwa rozwiązania, to na pewno wyjdzie liczba ujemna. I jeszcze jedna rzecz, bo mało, jak ja je pomnożę, jak ja dwie liczby ujemne, wyobraź sobie jakiekolwiek dwie liczby ujemne, jak je pomnożysz, to wtedy wychodzi liczba na 100% dodatnia. W związku z czym tutaj, dlaczego ja tak myślałam, żeby je dodać i pomnożyć? Dlatego, że na poziomie rozszerzonym wzory Wieta, a tutaj właśnie jest zawarty pierwszy wzór Wieta, a tu drugi wzór Wieta, to jest podstawa. Musisz zacząć właśnie od tego myślenia, że może w zadaniu być wykorzystanie właśnie wzorów Wieta. I my teraz musimy rozpatrzyć jakby trzy założenia, przy których to właśnie będzie nasze równanie miało dwa różne rozwiązania ujemne. No zaczynamy od policzenia delty. Ja może deltę tutaj policzę na boku, żebyśmy później zapisywali sobie, czyli delta to jest b kwadrat, czyli u mnie to będzie, oczywiście tutaj mamy b, czyli jak podniosę do kwadratu, to będzie 16m kwadrat minus 4 razy 1, no nie będę pisała, a moje c to będzie to. Czyli tak zapiszę, m kwadrat plus 3m. To się równa 16m kwadrat minus 4m kwadrat, jak pomnożę, i minus 12m. Czyli po prostu moja delta to będzie 12m kwadrat minus 12m. Zapisałam na boku, ponieważ teraz już będę pod to podstawiała. Czyli u mnie 12m kwadrat minus 12m ma być większe od zera. Rozwiązujemy taką nierówność kwadratową. Najlepiej wyciągnąć 12m przed nawias. Zostanie nam m minus 1 i to ma być większe od zera. Żeby rozwiązać nierówność kwadratową, oczywiście, to trzeba się zastanowić nad tym, jakie są miejsca zerowe i najlepiej na osi liczbowej to przedstawić. Tutaj nam zeruje 0, tak, to ten przód, to 12m, natomiast m minus 1 zeruje nam jedynka, prawda, miejsca zerowe, czyli co nam zeruje. I teraz, oczywiście wykresem tutaj tej funkcji kwadratowej, gdybym ją tak sobie nazwała, 12m kwadrat minus 12m jako funkcja kwadratowa, wykresem jest parabola, ale ja tu mogę również spokojnie zrobić wężyk, tak jak to uczyliśmy się. Idziemy z góry i proszę bardzo, tu mamy plus, plus, tu mamy minus, czyli wartości dodatnie tu, wartości dodatnie tu, a tu są wartości ujemne. A my mamy tą deltę powiedzieć, kiedy ona jest dodatnia, prawda? Czyli skoro dodatnia, to n należy od minus nieskończoności do zera, lub
może też należeć od jedynki do plus nieskończoności. I to jest właśnie wyznaczona suma przedziałów, prawda, dla których delta jest dodatnia. No ale to nie wystarczy oczywiście. Następna część to jest oczywiście tutaj ten wzór Wieta zastosować, czyli x1 plus x2 to jest minus b nad a, przypominam, i to ma być mniejsze od zera. No więc u mnie minus b, czyli będzie u mnie minus 4m nad 1, mogę tak zapisać, ma być mniejsze od zera. Czyli po prostu minus 4m ma być mniejsze od zera. Jak podzielę przez minus 4 obustronnie, to pamiętam, że mi się zwrot nierówności zmienia i mam po prostu m należące od zera do plus nieskończoności. Tutaj nic nie rysujemy, no bo to wyszła nam nierówność liniowa. No i ostatnie założenie, bardzo ważne, wzór Wieta c nad a i ten z kolei ma być dodatni, prawda? C nad a ma być liczbą dodatnią. Czyli u mnie c to jest m kwadrat plus 3m nad 1, no możemy sobie oczywiście zapisać, niech będzie, ale w następnym kroku ja jedynkę pomijam, no bo wiadomo, że tutaj możemy to zrobić. I teraz jak to rozwiązać? To jest znowu nierówność kwadratowa, znowu podobnie jak tam wyłączam m przed nawias, i będę miała m plus 3 w nawiasie. I znowu sobie pomagam rysunkiem. Miejsce zerowe. Tutaj będzie minus trójka w tym nawiasie, a przed nawiasem jest samo m, czyli 0, jak przyrównamy sobie do zera. No, że to jest rozszerzenie, to my po prostu troszkę robimy to szybciej, prawda? I teraz lecimy sobie z góry, czy też wężykiem, czy parabolą. Nie ma znaczenia, wartości dodatnie są tu. Tu są wartości ujemne, a ja mam odczytać, dla jakiego ema będą wartości właśnie dodatnie. Czyli od minus nieskończoności do minus trójki, suma od zera do plus nieskończoności. I teraz pamiętaj, nie możesz na maturze, czy to na sprawdzianie, nie możesz tak zostawić, że jest taki m, taki m, taki m. Nas interesuje odpowiedź ostateczna. I zapamiętaj, jeżeli w zadaniu jest kilka założeń, tak jak u nas, tu jest kilka założeń i to widzimy tutaj te spójniki i, że musi i to założenie zachodzić, i to założenie, i to założenie. Pamiętaj, na końcu odczytujemy część wspólną wszystkich naszych tutaj tych przedziałów, które nam wyszły w założeniu pierwszym, w założeniu drugim, w założeniu trzecim. Możesz to narysować, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Najpierw sobie możemy na to i na to popatrzeć. Coś częścią wspólną tego i tego. Oczywiście od 1 do plus nieskończoności. I teraz to od 1 do plus nieskończoności część wspólna z tym. Oczywiście jest od 1 do plus nieskończoności. Jeżeli dla Ciebie jest to problem, żeby wyznaczyć część wspólną, to ja proponuję narysuj sobie na osi liczbowej i tutaj ten zbiór przedstawiający nam sumę tych przedziałów i to zamaluj na osi liczbowej i to zamaluj. I zobaczysz, gdzie jest część wspólna tych wszystkich trzech założeń. I taka powinna być odpowiedź. Czyli dla m należącego od 1 do plus nieskończoności nasze równanie ma dwa różne rozwiązania ujemne. Zadanie numer 2. Dla jakiej wartości parametru m dziedziną funkcji o wzorze f od x równa się pierwiastek, a pod nim 2x kwadrat plus m plus 3 pomnożone przez x, dodać 2, jest zbiór liczb rzeczywistych. Czyli mamy wyznaczyć tak wartość parametru m, żeby dziedziną były liczby rzeczywiste. Czyli każda liczba, jaką znamy, prawda, w szkole średniej, to jest liczba rzeczywista. W związku z tym dziedziną ma być każda, właśnie dowolna liczba rzeczywista. OK, zacznijmy od tego tak. Widzimy sobie funkcję. Ta funkcja, po pierwsze, powinna przykuć nam uwagę, pierwsze to, że ona ma pierwiastek. A pierwiastek stopnia, oczywiście tu jest drugiego, prawda? Pierwiastek stopnia drugiego nie zawsze istnieje. Pierwiastek stopnia drugiego istnieje tylko z liczb nieujemnych. Dlatego piszemy sobie założenie. Założenie, że 2x kwadrat dodać m plus 3 pomnożone przez x dodać 2 musi być liczbą większą lub równą od zera. Powiedziałam z liczb nieujemnych, czyli większych lub równych od zera istnieje. I teraz my musimy pomyśleć, jaki to musi być właśnie ten parametr m, żeby z rozwiązania tej nierówności kwadratowej, to jest nierówność kwadratowa, tyle że z parametrem, żeby z rozwiązania tej nierówności kwadratowej wyszło nam x należy do rzeczywistych, no czyli inaczej dziedzina, że równa się zbiór rzeczywistych. Czyli musimy pomyśleć, jak pamiętasz, jak się rozwiązuje nierówności kwadratowe, to w nierównościach kwadratowych dążymy do tego, żeby narysować oś liczbową
i żeby zastanowić się, czy ramiona są do góry, czy na dół, to widzimy, prawda? Dlatego, że nasze A w tym wypadku wynosi 2, czyli na 100% ramiona będą skierowane do góry. I teraz zaznaczaliśmy zawsze miejsca zerowe. I teraz, jeżeli byłyby dwa miejsca zerowe, to ten wykres wyglądałby tak, że przecinałby naszą oś liczbową w dwóch miejscach i wtedy zaznaczałabym po jednej części plusy tam, po innej części byłyby minusy. A ja tak mieć nie mogę, bo ja muszę mieć zawsze większe lub równe od zera. Czyli zastanówmy się, jak będzie wyglądał wykres tej funkcji. Czy może być tak? Oczywiście, że może być, bo wtedy popatrz, moja parabola, ta funkcja kwadratowa, której wykresem jest parabola oczywiście, ma zawsze wartości dodatnie. Ja to obrazowo tak przedstawiłam, czyli zgadza się większe od zera. Ale może być taki szczególny przypadek, że będzie tak wyglądał wykres. Że będzie tutaj dodatnie z tej strony dodatnie, ale może być równe zero, no bo mamy powiedziane większe lub równe zero. I teraz musimy pomyśleć, jedno miejsce zerowe było wtedy jak delta równa zero. A tutaj nie ma miejsc zerowych, czyli to znaczy, że delta miała być mniejsza od zera. Czyli podsumujmy, albo może być tak, albo tak. Czyli ja mogę zapisać, że moja delta ma być mniejsza albo równa 0. I nasze zadanie polega na tym, że skoro wiem, że ramiona są zawsze w górę, to ja już mam sytuację okrojoną, bo gdybym tutaj miała parametr, to bym się musiała zastanawiać, czy ramiona do góry, czy na dół i to byłaby troszkę głębsza analiza, ale na takiej samej zasadzie byśmy wnioskowali. Czyli u nas mamy deltę mniejszą lub równą od zera i to musimy rozwiązać. Z tego nam wyjdzie zbiór właśnie tych m-ów, które spełniają tą nierówność. Czyli teraz delta b kwadrat, czyli u mnie m plus 3 do kwadratu minus 4 razy a, czyli u mnie 2 i razy c, to jest też u mnie 2 i to ma być mniejsze lub równe od zera. Tutaj wzór skróconego mnożenia m do kwadratu dodać będzie 2ab, czyli 6m, dodać 9, bo b kwadrat i tu będziemy mieć minus 4 razy 4, to jest 16, mniejsze lub równe od zera. Czyli m kwadrat dodać 6m, minus będziemy mieć 7 i to ma być mniejsze lub równe od zera. Popatrz, tu była nierówność kwadratowa ze zmienną x, z parametrem m, a tu mamy taką zwykłą nierówność kwadratową tylko i wyłącznie z parametrem m, prawda? Czyli ten parametr jest tak jakby u nas teraz zmienną. Zwyczajna nierówność kwadratowa, czyli liczymy deltę, ale niektórzy zapisują delta m, czyli delta po zmiennej m tak jakby. Czyli mamy 36, bo to jest b kwadrat, minus 4 razy 1 i razy minus 7 to będzie plus 4 razy 7, czyli 28. Wyjdzie nam tutaj 64. Czyli jak spierwiastkujemy tą naszą deltę m, wcale tego m nie musimy pisać, bo możemy w skrócie samo delta napisać, czy też pierwiastek z delty w tym wypadku. Po prostu wynosi 8 i teraz liczymy sobie m1, to jest bardzo ważne, żeby nie napisać x, m1, to jest minus b, minus pierwiastek z delty nad 2a, czyli u mnie tu będzie minus 14 nad 2, to jest minus 7 i m2 to będzie minus 6 plus 8 nad 2, to będzie 2 nad 2, czyli 1. No i oczywiście rysujemy sobie, zaznaczamy minus 7, zaznaczamy 1, no tutaj już taka może typowa nierówność kwadratowa, więc czy to zrobimy wężyk, czy parabolę, nie ma znaczenia, a weźmy tym razem parabolę, więc ramiona są skierowane do góry, bo tu mamy przy najwyższej potędze współczynnik dodatni i tu mamy plusy, tu mamy plusy, tu mamy minusy. My mamy odpowiedzieć, kiedy nasza funkcja, jej dziedziną są liczby rzeczywiste, dla jakiego to ema, a konkretnie doszliśmy do tego momentu, że kiedy taka nierówność jest spełniona, tu mamy znak mniejsze lub równe 0, czyli łącznie z tymi miejscami zerowymi i mniejsze nas interesuje, czyli ta część. Czyli m należy od minus 7 domkniętej do 1 domkniętej. I to jest oczywiście nasza odpowiedź do zadania. Tutaj to zadanie zawierało u nas tylko jedno rozpatrzenie założenia. Mogłoby być kilka w zadaniach, tak jak w zadaniu numer 1 były 3 założenia. W tym zadaniu było tylko jedno założenie, bo to wszystko zależy od tego, jak zadanie jest skonstruowane, ale to też jest bardzo ważne zadanie właśnie, żebyś na nie zwrócił uwagę, ucząc się funkcji kwadratowej. Zadanie numer 3. Dla jakiej wartości parametru m każdy z dwóch różnych pierwiastków równania, i to równanie wygląda tak, mx kwadrat odjąć, w nawiasie m kwadrat dodać m pomnożone przez x, dodać m dodać 1,5 równa się 0, jest większy od 1.
Zapisałam dwa różne rozwiązania, większe od 1. Każdy z tych dwóch rozwiązań ma być większy od 1. No jest to zadanie na pewno trudniejsze od zadań wcześniejszych, no ale będzie również wymagało od nas analizy. Po pierwsze, jest informacja, że mają być dwa różne rozwiązania. W zadaniu numer 1 już to analizowaliśmy. Dwa różne rozwiązania są wtedy, kiedy delta jest większa od 0. Ok, ale jeszcze jedna sprawa. Czy tutaj czasem nie będzie nam przeszkadzało to, gdyby m wynosiło 0? To byłby problem, bo wtedy popatrz, gdyby m wynosiło 0, dlaczego ja mówię o m-ie? Ponieważ to jest współczynnik a. A my wiemy, że żeby to było równanie kwadratowe, to współczynnik a kierunkowy stojący przed x kwadratem nie może być 0. Dlatego, żeby były dwa różne rozwiązania, to nie może być w przypadku liniowego. Bo w przypadku liniowym to bardzo często wychodzi jedno rozwiązanie, albo brak rozwiązania, albo nieskończenie wiele. Ale na pewno nie będzie dwóch różnych rozwiązań. Więc pierwsze założenie to jest takie, że m nie może być 0. Z tym, że no to, tego się nie rozwiązuje dalej, prawda? Ale trzeba napisać. Dalej ustaliliśmy, że delta ma być większa od 0. No bo wtedy są dwa różne rozwiązania. I tutaj najtrudniejsza rzecz to jest to, że oba rozwiązania mają być większe od 1. Ja to zapiszę, czyli jedno z rozwiązań ma być większe od 1 i drugie z rozwiązań ma być większe od 1. My to tak musimy zapisać, no nie ma innej opcji. Oba rozwiązania większe od 1. I teraz popatrz, co zrobimy. Ja tutaj w zadaniu numer 1 korzystałam ze wzorów Wieta. Tu też będę chciała skorzystać, tylko żeby mówić o wzorach Wieta, to ja muszę analizować, czy coś jest dodatnie ujemne. Dlatego ja przeniosę jedynkę na tą stronę i będę miała x1 minus 1 większe od 0, czyli już dodatnie wiem. I x2 minus 1 większe od 0, czyli znowu wiem, że to jest dodatnie, tak? To dodatnie i to dodatnie. I co mi teraz to daje, popatrz. Daje mi to to, że ja teraz mogę zapisać jeszcze następne założenie i muszę je napisać. Że skoro moje x1 minus 1 dodatnie i x2 minus 1 dodatnie, to znaczy, że ich suma, czyli x1 minus 1, napiszę tak, dodać x2 minus 1, jak dodam te dwa pierwiastki, ale nie x1 i x2, tylko te, od których odejmuję jedynkę. Bo ja teraz mam jakby analizować to i to, czyli x1 minus 1 dodać x2 minus 1, to też będzie dodatnie. A z kolei jak pomnożę, czyli x1 minus 1, pomnożę przez x2 minus 1, to też ma być dodatnie. No bo skoro są dwie liczby dodatnie, tak jak się je doda, te dwie liczby dodatnie, dalej będzie dodatnia, a jak się je pomnoży, to też będzie dodatnia. I tutaj jest trudniej, ale też za chwileczkę zauważymy, że będą wzory Wieta. Ale zaczniemy oczywiście od tego pierwszego, czyli delta większa od 0. To ja tą deltę sobie tutaj będę liczyła, żeby na to już nie wejść, czyli b kwadrat u mnie, czyli m kwadrat plus m do kwadratu, bo tego minusa mogę pominąć, b kwadrat minus 4a będzie u mnie i razy c. I c to u mnie jest m dodać 1,5. No i teraz liczymy sobie na razie tą deltę, czyli tutaj wzór skróconego mnożenia n do potęgi czwartej będzie trudno dodać 2m do potęgi trzeciej wzór skróconego mnożenia i dodać m do kwadratu. I tu mamy dalej minus 4m kwadrat minus, jak pomnożę 4 razy 1,5 to mam 6m. No i teraz segregujmy sobie od najwyższej potęgi, ewentualnie po drodze gdzieś coś upraszczając. Czyli minus 3m kwadrat minus 6m. I ja teraz ułożę nierówność, że moja delta ma być większa od 0. Tylko ja już tutaj widzę, że będę mogła zrobić grupowanie to z tym i to z tym, więc ja to już zrobię w następnej linijce. Czyli tu wyciągam m do trzeciej, będzie m dodać 2, a tu wyciągam minus 3m i będzie też m dodać 2. I to ma być większe od 0, bo ja tutaj będę tą analizę robiła. Dobrze, no więc skończymy metodę grupowania, czyli będziemy mieć m do trzeciej minus 3m w jednym nawiasie, a w drugim m dodać 2 i to ma być większe od 0. Jeszcze troszeczkę damy radę zrobić, prawda? Ponieważ wyciągamy jeszcze m przed nawias i wyjdzie mi m kwadrat minus 3, a to resztę przepisuję. I w zasadzie na upartego mogłabym jeszcze tutaj wzór skróconego mnożenia, żeby już mieć tak super pięknie jak się da. Czyli m w nawiasie będzie m minus pierwiastek z 3, m plus pierwiastek z 3, bo stosujemy wzór na różnicę kwadratów
i m plus 2 i to jest większe od 0. No teraz już nie mam wyjścia, muszę narysować wężyk i ten wężyk sobie tutaj narysujemy. Ustalmy miejsca zerowe. Na pewno będzie 0, na pewno tutaj jest pierwiastek z 3, minus pierwiastek z 3 i jeszcze minus 2 jest troszeczkę tutaj dalej. Lecimy z wężykiem od góry, bo tu mamy wszędzie przy najwyższej potencji m dodatnią liczbę, czyli lecimy od góry, tutaj nie ma żadnych odbić. Plus, minus, plus, minus, plus. Czyli patrzymy sobie, gdzie są wartości dodatnie, gdzie są wartości ujemne, a nas interesują oczywiście wartości dodatnie, czyli odczytujemy m należy i patrzymy sobie od minus nieskończoności do minus 2, suma od minus pierwiastka z 3 do 0 i suma od pierwiastka z 3 do plus nieskończoności. Tak nam wyszło po uwzględnieniu założenia, że delta musi być większa od 0. No to teraz przechodzimy dalej. I teraz, żeby to zrobić, to tak, dodawanie. Dodawanie jest przemienne, więc ja mogę tak zrobić. x1 dodać x2, czyli to z tym zapisać, a minus 1 to jest minus 2. I to ma być większe od 0. No to teraz tak, tu mamy wzór wieta. Minus b nad a. No to u mnie minus b to będzie m kwadrat dodać m nad a, czyli nad m, minus 2 jest większe od 0. Ustalmy tutaj wspólny mianownik, czyli będziemy mieć m kwadrat plus m. Tu będzie minus 2m, bo wspólnym mianownikiem będzie oczywiście m. I to ma być większe od 0. Skoro tak, to mamy m kwadrat minus m przez m większe od 0. Mogłabym to różnie rozwiązywać, ale najprościej będzie mi m wyłączyć przed nawias. I wtedy, jak wyłączę m przed nawias, m mi się skróci. Ja pamiętam o tym, że m nie może być zerem, prawda? No więc to jest oczywiście założenie, to cały czas zostaje aktualne. M nie może być zerem, więc ja sobie tutaj skracam. Wychodzi mi m większe od 1. Czyli z tego mi wychodzi, że m należy od 1 do plus nieskończoności. Z tego mi wyszło, z tego drugiego założenia. I pozostało trzecie. Trzecie chyba najgorsze ze względu na to, że to trzeba niestety pomnożyć każdy z każdym, czyli x1, x2, później minus x2, później minus x1 i to z tym plus 1 większe od 0. No to tak, tu mamy wzór wieta, ja na razie to przepiszę x1, x2, tu wyciągnę minus przed nawias i też mam wzór wieta, no bo chodzi o te wzory, one są na tyle fajne, że do zadań z parametrem bardzo często są wykorzystywane, czyli x1, x2 to było c nad a, czyli u mnie to będzie m dodać 1,5 nad a, czyli nad m. Teraz mam odjąć i tu mam w nawiasie minus b nad a, wzór wieta, nie? Czyli minus b to będzie u mnie m kwadrat dodać m, no i nad a, czyli nad m. I dodać, ja tu od razu zrobię m nad m, żeby był wspólny mianownik. No i teraz wszystko na jedną kreskę zapiszemy sobie. Czyli będziemy mieć m dodać 1,5 minus m kwadrat minus m dodać m, to wszystko podzielone przez m ma być większe od 0. Tu minus m plus m to skasowałam i zapiszę minus m kwadrat dodać m dodać 1,5 podzielone przez m ma być większe od 0. Co zrobić? No, pamiętamy o tym, że jeżeli iloraz jest dodatni, to ja mogę z tego wniosek wyciągnąć, że mój iloczyn też będzie dodatni. Czyli moim iloczynem to będzie m pomnożone przez minus m kwadrat plus m dodać 1,5 i to oczywiście też będzie dodatnie. No więc skoro tak, to ja będę tu musiała oczywiście znowu wężyk narysować, tylko muszę ustalić miejsca zerowe. Czyli tak, z tego mi wychodzi m równe 0, a tutaj będę miała, to musiała przyrównać do 0 i myślę, że będzie nam tutaj wygodnie, jak pomnożymy sobie obustronnie może przez minus 2, ze względu na to, że po pierwsze zmienimy sobie tutaj znak i będziemy mieć 2m kwadrat, minus 2m, minus, i tu 1,5 razy 2 to jest 3. Łatwiej się jakoś operuje na liczbach całkowitych, dlatego tak zrobimy, ale oczywiście nie musimy. No i dalej może tu będę kontynuowała, czyli teraz liczymy sobie deltę. Czyli b kwadrat to mamy 4, minus 4 razy 2 to jest minus 8, razy minus 3 to jest plus 24, wychodzi 28.
pierwiastek z delty. No nie ma ładnego z 28, ale rozbijemy 4 razy 7, czyli mamy 2 pierwiastki z 7. No i liczymy sobie u nas M1, to będzie minus B, czyli mamy 2 minus 2 pierwiastki z 7 nad 2A, czyli nad 4. Jak wyciągniemy dwójkę przed nawias, to ja może napiszę od razu, będzie 1 minus pierwiastek z 7 nad 2. No i M2 będzie oczywiście od razu 1 dodać pierwiastek z 7 nad 2. I teraz rysujemy sobie oś liczbową i na tej osi liczbowej zaznaczamy. Na pewno to będzie liczba 1 minus pierwiastek z 7 nad 2. To będzie liczba ujemna. Później mamy 0 i później mamy liczbę dodatnią. I teraz lecimy sobie, patrzymy sobie tutaj na sam początek tutaj, bo tu jest nasza nierówność, to były tylko pomocnicze równanka, żeby miejsca zerowe zaznaczyć na osi liczbowej, a tu była nierówność. Patrzymy sobie, że będziemy lecieć z dołu lecimy sobie, nie ma żadnych odbić i zaznaczamy tu plus, tu minus, tu plus, tu minus. A my mieliśmy odczytać większe od zera, czyli plusy. Czyli zapiszmy, M należy od minus nieskończoności do 1 minus pierwiastka z 7 nad 2, suma od 0 do 1 plus pierwiastek z 7 nad 2. Tylko uwaga, ja to podkreślę sobie, tylko uwaga, to nie jest oczywiście odpowiedź ostateczna, bo nasza odpowiedź ostateczna, zapiszemy odpowiedź, musi, pamiętaj, musi być częścią wspólną wszystkich, wszystkich założeń. M różne od 0. Popatrzmy, tutaj nie ma zera w tym, co nam wyszło. Tutaj też nie ma zera, no i tutaj też nie ma zera, więc tak naprawdę to M różne od zera i tak nam w trakcie wyszło, więc tym się nie przejmujemy. Teraz myślę, że popatrzmy sobie może na te dwie ostatnie części. Tu jest od 1 do nieskończoności, a tu mamy taki przedział. Czyli w zasadzie 1 plus pierwiastek 7 nad 2 jest na pewno liczbą większą od 1, więc 1 plus pierwiastek 7 nad 2 będzie po prawej stronie od 1, czyli będziemy mieć przedział od 1 tutaj do tej liczby. Ale ze względu na to, że jeszcze musimy z tym uwzględnić, to znowu dalej za 1 jest pierwiastek z 3. Czyli naszą odpowiedzią będzie M należy od pierwiastka z 3 do 1 plus pierwiastek 7 nad 2. 1 plus pierwiastek 7 nad 2 możesz przy użyciu kalkulatora sobie przybliżyć i zobaczysz, że jest to liczba troszeczkę większa od pierwiastka z 3. Zadanie numer 4. W zależności od parametru M zbadać liczbę pierwiastków równania. To równanie tak wygląda. 5 do potęgi m minus 1 i to w nawiasie pomnożone przez x kwadrat minus 5 do potęgi m pomnożone przez x dodać 3 pomnożone przez 5 do potęgi m równa się 0. I my mamy przedyskutować, czyli zbadać, ile to równanie może mieć rozwiązań w zależności od parametru m. Czyli odpowiedzieć, że jak m jest takie, to ma tyle rozwiązań, jak m jest takie, to ma tyle rozwiązań, jak m jest takie, to jest tyle rozwiązań. Po pierwsze, zawsze skupmy pierwszą naszą uwagę na x. Dlaczego? Bo co to w ogóle jest za równanie? Nieraz młodzież myśli, że to jest równanie wykładnicze. Nie, to na początek nie jest równanie wykładnicze. Najważniejsze w tym zadaniu zawsze z równaniami jest popatrzeć na x. Tu jest x w potędze drugiej, tu jest x w potędze pierwszej, a tu nie ma x-a. Jest to normalne równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe tyle, że z parametrem. A to, że parametr uwikłany jest w funkcji wykładniczej, tak, tam w wykładniku jest parametr, no to w trakcie będzie wychodziło. Pierwsza sprawa. Musimy rozpatrzyć przypadki. To znaczy, zastanowić się, kiedy równanie kwadratowe, ja napisałam równanie kwadratowe, ale najpierw trzeba zawsze zacząć od tego, ile wynosi współczynnik kierunkowy. Otóż współczynnik kierunkowy, czyli A, wynosi w naszym tutaj zadaniu 5 do mt minus 1. I zawsze musimy się zastanowić, czy to równanie kwadratowe czasem nie zmieni się na równanie liniowe. Czyli innymi słowy, najpierw rozpatrujemy przypadek liniowy. No więc pierwszy przypadek, który będziemy rozpatrywać, to 5 do potęgi mt minus 1 równa się 0, bo jeżeli a będzie równe 0, będzie przypadek liniowy. Nie będzie równania kwadratowego, tylko liniowe. To przerzucamy sobie na stronę, czyli mamy 5 do m równa się 1 i oczywiście od razu wnioskujemy, że jeżeli m będzie 0, to 5 do 0 każdy wie, że jest 1. Czyli gdy m będzie wynosiło 0, będziemy mieć równanie wtedy liniowe. Wtedy możemy sobie skomentować równanie liniowe.
Z tym, że to nie jest tak, że jak jest równanie liniowe, to na 100% ma jedno rozwiązanie. Niekoniecznie. Może nie mieć rozwiązań. Może mieć nieskończenie wiele, czyli my musimy to sprawdzić. A jak sprawdzimy? Podstawimy za E ma 0. Czyli jak ja za E ma podstawię 0 do naszego równania, to będę miała pi do zerowej. Czyli 1 minus 1 to jest 0, czyli będę miała tak jakby 0 przed x kwadratem. Ale napiszę, żeby to było widać. 0x kwadrat. Dalej będę miała minus 5 do potęgi zerowej. To będzie 1x dodać 5 do potęgi zerowej, to jest 1 razy 3, 3 i to się równa 0. Czyli innymi słowy, mam minus x równa się minus 3, jak przerzucę, czyli jak pomnożę przez minus 1, wychodzi x równe 3 i to oznacza, że ja mam jedno rozwiązanie wtedy. Czyli uwaga, dla m równego 0 moje równanie ma jedno rozwiązanie. Wyszło nam, sprawdziliśmy. I nie zapomnij o przypadku liniowym. Chyba, że na 100% wiesz, że twój współczynnik kierunkowy jest dodatni albo ujemny. No to wtedy nie rozpatrujesz przypadku liniowego. Przypadek liniowy jest tylko wtedy, gdy a wynosi 0. No to teraz drugi przypadek jest taki, że na pewno m nie jest 0. No bo jak było 0, to żeśmy sobie osobno rozpatrzyli. I teraz, pamiętamy, teraz jesteśmy już w równaniu kwadratowym. Równanie kwadratowe, ilość rozwiązań, ilość pierwiastków, czy też ilość miejsc zerowych, bo to tak samo nazywamy, zależy od delty. I teraz, jeżeli delta będzie większa od zera, to będziemy mieć dwa rozwiązania. Jeżeli delta będzie równa 0, to będziemy mieć jedno rozwiązanie. A jeżeli delta mniejsza od zera, to będziemy mieć 0 rozwiązań. I nasza odpowiedź będzie polegała na tym, że my mamy przedyskutować i zapisać. Wtedy jest dwa rozwiązania, wtedy jest jedno rozwiązanie i wtedy jest 0 rozwiązań. Tylko no, musimy tą deltę policzyć. Czyli zaczynamy od policzenia delty, a później będziemy się zajmować zarówno tym, jak i tym, jak i tym. Czyli delta b kwadrat, czyli minusa mogę pominąć, żeby miała 5m do potęgi drugiej, minus 4 razy 5 do potęgi m minus 1 razy 3 razy 5 do potęgi m. No to dalej, czyli delta to się równa, będę miała 5 do potęgi, tutaj się mnoży wykładniki, przypominam, czyli do potęgi 2m. Dalej mamy minus, 4 pomnożę z trójką, to będę miała 12, otwieram nawias, a tu będę mnożyła, po prostu ten nawias będę mnożyła z tym. I będę miała 5 do potęgi, znowu będzie 2m, minus i to mnożę z tym 5 do potęgi m. No to skoro tak, to teraz pasowałoby nam zapisać 5 do potęgi 2m, minus 12 razy 5 do potęgi 2m i dodać 12 razy 5 do potęgi m. No to jeszcze tu jakieś tam lekko mamy wyrazy podobne tutaj. Ja zapiszę najpierw to, co na plusie. 12 razy 5 do m, minus będzie 11 razy 5 do 2m. No i co mogę jedynie zrobić ewentualnie? Mogłabym wyciągnąć 5m przed nawias, ale to już za chwileczkę będziemy sobie układać nierówność. Taka nam wyszła delta. I teraz zaczniemy od tego pierwszego, czyli będziemy analizować, kiedy nasza delta jest większa od zera. Czyli zapiszemy 12 razy 5 do m minus 11 razy 5 do 2m ma być większa od zera, bo wtedy będą dwa rozwiązania. Myślę, że tutaj widać ładnie, że to jest teraz już nierówność wykładnicza i najlepiej by było podstawić za 5 do potęgi m jakąś literkę t, bo wtedy będę miała 12t minus 11, tu będę miała t w kwadracie, bo jest do potęgi 2 do potęgi m, prawda? 5 do potęgi 2m, czyli będę miała 11t kwadrat i to jest większe od zera. Wyciągam t przed nawias, mam 12 minus 11t, większe od zera. No i oczywiście będziemy sobie tutaj rysować, bo najprościej, czyli tutaj nam zeruje, oczywiście mamy 0, t równe 0, a tutaj by nam wyzerowała liczba, tu będziemy mieć 12 jedenastych. Miejsce zerowe, można sobie na boku to przyrównać do zera, wychodzi nam 12 jedenastych. Lecimy z dołu, bo tu jest przy najwyższej potędze, przy t kwadrat jest minus 11. Idziemy od dołu, czy to parabola, czy wężyk, minus, minus i plus. Czyli odczytujemy, że nasze po prostu w tym wypadku t, żeby była cała ta nierówność spełniona, to mam znak większy od zera, to t należy od zera do 12 jedenastych. No dobrze, ale my musimy teraz, skoro t należy od 0 do 12 jedenastych, to my musimy przejść na m, bo to było tylko podstawienie. Czyli teraz zapiszemy, że nasze 5 do potęgi m musi do tego przedziału wpadać, czyli musi być większe od 0
I nasze 5 do potęgi m musi być mniejsze od 12 jedenastych. Popatrzmy na to. 5 do potęgi m powinno się dokojarzyć z funkcją wykładniczą i takiej postaci standardowej, tak jak było we wzorze takim ogólnym a do x. I ta funkcja wykładnicza ma taką własność, ta 5 do m, że ona ma zawsze wartości dodatnie. Nigdy nie jest na minusie to, ani nawet nigdy nie jest równe 0. Czyli taka nierówność jest spełniona zawsze. Czyli napiszemy sobie, że m należy do liczb rzeczywistych. Czyli to jest oczywiście trywialnie spełnione, więc nie będziemy się nad tym zastanawiać. Natomiast teraz ta nierówność jest trudna. Bo wiesz, nierówności fajnie się robi, jak mamy taki, jak dojdziemy do takich samych podstaw nierówności wykładnicze. Ale no z piątki i z 12 jedenastych nie zrobimy wspólnej podstawy. Czyli będziemy sobie teraz obustronnie logarytmować przy podstawie 5. Takie obustronne logarytmowanie. Popatrz, ja to piszę. Będzie logaryt przy podstawie 5 z 5 do potęgi m jest mniejsze od logaryt przy podstawie 5 z 12 jedenastych. Mogę zlogarytmować, jest to logaryt przy podstawie 5, jest to funkcja rosnąca, czyli mi się zwrot nierówności nie zmienia i z własnościami logarytmów wynika nam z tych własności, że to mogę wyrzucić przed logarytm i wtedy mam m pomnożone przez 1, bo logaryt przy podstawie 5 z 5 to jest po prostu 1, czyli m jest mniejsze od logaryt przy podstawie 5 z 12 jedenastych. Ty tego nie musisz wyliczać, po prostu masz to zapisać. No i teraz wychodzi nam przedział, że m należy od minus nieskończoności, bo mniejsze, do logarytmu przy podstawie 5 z 12 jedenastych. I teraz trzeba tylko się zastanowić, bo tu mamy m różne od 0, prawda, zapisane, więc trzeba się zastanowić, czy tutaj 0 by się do tego przedziału zawierało, prawda, czy by tutaj m było wzięte pod uwagę. Otóż tak się składa, że gdybym chciała powiedzieć, kiedy mi wyjdzie 0, czyli gdybym ja chciała podstawić sobie tutaj 0, prawda, żebym miała 5 do potęgi zerowej, to jest 1, a tu mamy 12 jedenastych, czyli to jest ciutkę więcej niż 1, czyli to 0 będzie się tutaj należało do tego zbioru, czyli ja muszę zapisać z wyłączeniem 0. I wtedy, jeżeli tak będzie, to będziemy mieć dwa rozwiązania. No to mamy tą analizę zrobioną. Teraz następna analiza jest taka, że kiedy to wyjdzie równe 0, nie będziemy tego jeszcze raz liczyć, tylko zapiszemy sobie 12 razy 5 do m tej minus 11 razy 5 do 2m równa się 0 i z naszych tutaj przekształceń, obliczeń wynika, że m musi być równe logarytm przy podstawie 5 z 12 jedenastych. I z kolei trzeci ten warunek, że delta jest mniejsza od 0, czyli ja zapiszę 12 razy 5 do potęgi m tej, minus 11 razy 5 do potęgi 2m jest mniejsze od 0, to z tego nam wynika, z tych naszych dokładnie tych samych przekształceń, jeszcze raz tego nie zapisujemy, że m należy od, w tym wypadku od logarytmu przy podstawie 5 z 12 jedenastych do plus nieskończoności. I tak nam wyszło. I teraz pasowałoby nam ładnie to podsumować, czyli zapisać odpowiedź, bo naszym zadaniem było przedyskutuj ilość rozwiązań tego równania w zależności od parametru m. Czyli pasowałoby tak powiedzieć, że jedno rozwiązanie to równanie ma, gdy m należy. I teraz jedno było, jak m było zerem i m wynosiło ten logarytm przy podstawie 5 z 12 jedenastych. Dalej, były dwa rozwiązania, gdy m należało, i tu mamy dwa rozwiązania badane, od minus nieskończoności do tego logarytmu przy podstawie 5 z 12 jedenastych z wyłączeniem 0. I jeszcze było 0 rozwiązań, gdy nasze m należy od tej liczby logarytm przy podstawie 5 z 12 jedenastych do plus nieskończoności. Popatrz, to zadanie, to mi się tak wydaje, że to jest niby nieskończone, bo ten logarytm jest niewyliczony. No tak się składa, że w sposób taki, przy użyciu kalkulatora prostego na maturze, nie jesteś w stanie wyliczyć logarytmu przy podstawie 5 z 12 jedenastych, dlatego to jest pewna liczba. I my zapisujemy tutaj ładnie od minus nieskończoności do tej pewnej liczby, czy też tutaj od tej pewnej liczby do plus nieskończoności. Dlatego ważne, żeby odpowiedź była zapisana. Tu pojęcie takie trudne też dla młodzieży, logarytmowanie obustronne. Zwróć uwagę na to, powtarzając sobie to zadanie.
Zadanie numer 5. Dla jakich wartości parametru m miejsca zerowe funkcji o wzorze f od x to się równa? W nawiasie 2m kwadrat minus 1 pomnożone przez x kwadrat minus 2mx plus 1 spełniają warunek. I ten warunek jest taki: x1 do kwadratu dodać x2 do kwadratu ma być większa od 2. Czyli mamy powiedziane, że dla jakiej wartości parametru m, czyli ja mam ma wyznaczyć, będzie tak, że miejsca zerowe tej funkcji będą spełniały taki warunek. Pierwsza sprawa. Zastanowić się nad tym, ile wynosi współczynnik a. Otóż współczynnik a to jest w naszym wypadku 2m kwadrat minus 1. I teraz zastanówmy się, czy tutaj moglibyśmy w ogóle rozpatrywać przypadek liniowy. Niestety nie. Dlaczego? Dlatego, że sformułowane było tak polecenie, że miejsca zerowe i te miejsca zerowe my nazywamy x1 i x2, bo one mają spełniać ten warunek. Czyli pierwsze założenie, które muszę napisać, to jest takie, że a nie może być zerem. Nie może być przypadka liniowego, ponieważ gdyby był przypadek liniowy, to albo by było jedno rozwiązanie, no to nie pasuje mi tutaj, albo byłoby zero rozwiązań, to tym bardziej mi nie pasuje, prawda? Albo nieskończenie wiele rozwiązań też mi nie pasuje. Mają być miejsca zerowe, czyli mają być dwa, liczba mnoga. Dobrze? No to dalej. Skoro miejsca zerowe, to wiemy, że miejsca zerowe są uzależnione od delty. Jaka musi być delta? Po pierwsze, może być większa od zera, ale może się zdarzyć sytuacja taka, że będą dwa miejsca zerowe, które się nachodzą na siebie, pokrywają. Czyli, że x1 będzie takie samo jak x2. Dlatego ja dopisuję, że delta większa lub równa 0. Mogłoby tak się zdarzyć, że oba miejsca zerowe będą wynosiły tyle samo, na przykład 2 i 2. I wtedy też będziemy mieć do czynienia z funkcją kwadratową i wtedy mówimy, że mamy jedno miejsce podwójne, ale ja je mogę jakby nazwać, że jedno miejsce zerowe to jest 2 i drugie to jest miejsce zerowe 2. Tutaj w tych sytuacjach jest taka czasem problem, taka sytuacja konfliktowa, aczkolwiek i tak jeszcze mamy kolejne założenie, które po prostu trzeba przepisać, że x1 do kwadratu dodać x2 do kwadratu jest większa od dwójki, więc na pewno nam tutaj wyjdzie odpowiedź, będzie ona uwzględniała to, to i to założenie. Wszystkie trzy naraz założenia muszą zachodzić. Czyli no zaczynamy od pierwszego, czyli u nas 2m kwadrat minus 1 nie może być zerem, to robimy. Czyli jak przeniosę 2m kwadrat nie może być jedynką, podzielimy przez 2, czyli m kwadrat nie może być jedną drugą, spierwiastkujemy i mamy, że m nie może być. Jak ja spierwiastkuję sobie jedynkę, to mam 1, a dwójkę, no to zapiszemy pierwiastek z 2. I pamiętamy, m nie może być minus 1 nad pierwiastek z 2. No nie można tak zostawić, bo usuwanie niewymierności to jest rzecz, którą musimy robić automatycznie. Czyli m nie może być pierwiastkiem z 2 nad 2 i m nie może być minus pierwiastkiem z 2 nad 2. Jeżeli ten zapis dalej Ci się nie podoba, to możesz napisać, że m może być wszystkim, tylko nie minus pierwiastkiem z 2 nad 2, i pierwiastkiem z 2 nad 2. Tym m być nie może. Więc można tak skończyć nasze rozważanie tego pierwszego założenia. Teraz przejdziemy do tego drugiego założenia, czyli do delty większej lub równej od zera. Czyli b kwadrat, czyli u mnie to będzie, to jest moje b, czyli będę miała od razu po podniesieniu 4m kwadrat minus 4 razy a, czyli 2m kwadrat minus 1, no razy c, ale przecież te jedynki nie muszę pisać. I to jest większe lub równe od zera. Czyli 4m kwadrat minus 8m kwadrat plus 4 większe lub równe od zera. Czyli minus 4m kwadrat, jak poredukujemy odpowiednio, tak, no to teraz możemy sobie podzielić obustronnie przez minus 4, czyli będzie m kwadrat minus 1. Pamiętamy, że zmieniamy zwrot nierówności tutaj, żeby tego nie zapomnieć. No i w zasadzie moglibyśmy to sobie przenieść, tą jedynkę na tą stronę, spierwiastkować, tylko mądrze. M mniejsze lub równe od 1 i m większe lub równe od minus 1. Tutaj też młodzież czasem się wykłada, ale no trzeba być czujnym. Czyli m należy od domkniętej minus 1 do domkniętej 1. To nam wyszło z drugiego założenia. Natomiast trzecie założenie będę tutaj pisała. Czyli tutaj widzimy, że pięknie by to pod wzór wieta poszło. Tylko że nie było takiego wzoru wieta na x1 kwadrat plus x2 kwadrat. Ale popatrz, co ja zrobię. Ja chcę zrobić z tego właśnie kwadrat sumy. Chcę, no bo wtedy tutaj w środku mam wzór wieta. Zastosujmy wzór skróconego mnożenia. Mam tak, x1 kwadrat, zgadza się. Dodać
2x1, x2, czego nie mam, czyli ja to muszę odjąć, 2x1, x2 i dodać x2 kwadrat, co mam. Wiesz, czasem robimy takie rzeczy, że my zwijamy do wzoru skróconego mnożenia, ale musimy coś odjąć, no bo ja sobie nie mogę zmienić tej nierówności, ja mogę ją inaczej zapisać, ale jak tak naprawdę ja nie mogę coś dołożyć po lewej stronie, a po prawej tego nie dołożyć. Więc robimy w taki sposób i teraz stosujemy sobie wzory Wieta, czyli tu mamy minus b nad a, czyli u mnie minus b to będę miała 2m nad 2m kwadrat minus 1 i to do kwadratu, minus 2 razy, tu jest wzór Wieta c nad a, czyli u mnie c to jest 1 nad 2m kwadrat minus 1 i to ma być oczywiście większe od dwójki. No musimy to podnieść, prawda, do kwadratu, więc podnosimy 4m kwadrat nad, tutaj myślę, że zapiszemy w takiej postaci, nie będziemy na razie tego podnosić z wzorem skróconego mnożenia, minus 2 nad i tu mamy 2m kwadrat minus 1 i ja myślę, że moglibyśmy to od razu rozszerzyć, czyli od razu to pomnożyć przez ten sam jeszcze raz nawias, czyli zrobić do kwadratu, a tu dopisać 2m kwadrat minus 1 i minus dwójkę przerzucić, napisać dwie pierwsze, niech będzie większe od 0. Czyli w zasadzie tu już możemy na jedną kreskę dać ułamkową, czyli 2m kwadrat minus 1 w kwadracie i tu będziemy mieć 4m kwadrat minus, jak tu pomnożymy 4m kwadrat i tu będzie plus 2 minus. No i tu niestety, ale musimy też zrobić wspólną kreskę ułamkową, czyli musimy mieć to samo w mianowniku. Tutaj napiszę 2 razy i tu muszę to samo napisać w liczniku co w mianowniku, tylko ja już to muszę podnieść do kwadratu, no żeby mi to ten zapis jednak porządnie wyglądał, bo jeszcze muszę później przez 2 pomnożyć. Czyli podnosimy 4 będzie m do czwartej minus 4m kwadrat i plus 1. I to ma być większe od 0. No to teraz tak, to nam się tutaj skasowało, zapiszemy sobie 2m kwadrat minus 1 w kwadracie, tu mamy. I teraz będziemy mieć tak 2 i tu będziemy mieć minus 8m do czwartej. Tu będziemy mieć minus i minus, czyli będzie plus 8m kwadrat. I tu mamy plus, tu mamy minus, czyli będzie minus 2 i to jest większe od 0. No fajnie, bo 2 minus 2 chociaż się odjęło. No i teraz nam zostanie tak, że ja wyciągnę przed nawias minus 8m kwadrat, w nawiasie będzie m kwadrat minus 1 i to podzielone przez 2m kwadrat minus 1 w kwadracie większe od 0. I teraz skorzystam tutaj, może będę tutaj dalej to robiła, skorzystam z tego, że jeżeli iloraz ma być dodatni, to iloczyn też. Czyli zapiszemy sobie tak, minus 8m kwadrat, m minus 1, m plus 1, od razu tutaj wzorem to zrobimy. I na dole sobie, to co jest na dole, zapiszemy sobie 2m kwadrat minus 1 w kwadracie i to ma być większe od 0. I teraz rozwiążemy taką nierówność, czyli oczywiście tutaj wężykiem. I tak, tu jest 0, nam zeruje, tu jest 1, tu jest minus 1 i teraz tutaj mamy tak. Mamy 2m kwadrat minus 1, tylko że to jest w kwadracie. I teraz uwaga, jeżeli jest w kwadracie, to w zasadzie ja bym tego nawet nie musiała zaznaczać na osi liczbowej, ze względu na to, że to jest liczba większa od zera zawsze. I teraz dlaczego jest zawsze większa od zera? Dlatego, że tu mamy założenie, że m nie może być tym minus pierwiastkiem z 2 nad 2 i pierwiastkiem z 2 nad 2. A to by nam wyszło, gdybym to przyrównała do zera. Ze względu na to, jak to jest zawsze dodatnie, bo kwadrat jakiegoś wyrażenia jest zawsze większy lub równy 0, ale skoro ja wiem, że to jest równe 0 tylko w tych elementach tutaj dwóch, no to ja mogę napisać dodatnie. Czyli w zasadzie ja bym mogła to nawet pominąć do mojej osi liczbowej i tak to będę musiała uwzględnić w odpowiedzi ostatecznej. Ale tu mogę pominąć. Lecimy sobie od dołu. Tak? I tu przy zerze odbijamy. I zapisujemy minus, plus, plus, minus. I mogę zapisać, że u nas mamy, że m należy, ja mam odczytać większe od zera, czyli większe od zera mam tutaj, w tym momencie, to będziemy mieć od minus jedynki do zera, suma od zera do jedynki. Możemy się tylko zastanowić, żeby to porządnie było, żeby uwzględnić pierwiastek z 2 nad 2. To jest gdzieś około 1,4 nad 2.
To jest około jedynki, ale mniej niż jeden, dlatego ja tutaj, żeby porządnie zapisać, powinna napisać, że z wyłączeniem minus pierwiastka z 2 nad 2 i pierwiastka z 2 nad 2. Wtedy już będzie super elegancko, ładnie zapisana ta nierówność. Po prostu już nie chciałam zaznaczać tego na liczbowej, żeby nie było za dużo. Natomiast w odpowiedzi ostatecznej muszę uwzględnić wszystkie moje założenia. Czyli po pierwsze, tu mam od minus 1 do 1 domknięte, a tu mam od minus 1 do 1 otwarte jeszcze bez zera i bez tych dwóch elementów, więc w zasadzie to jest takie ściślejsze ograniczenie od tego, więc już na to nie muszę patrzeć. I teraz to z tym jak uwzględnię, no to po prostu oczywiście, że jest ta odpowiedź, czyli zapiszemy, n należy od minus 1 do 1, tak jak najlepiej by mogło się zapisać, z wyłączeniem, i ja wyłączam z tego, minus pierwiastek z 2 nad 2, wyłączam 0 i wyłączam pierwiastek z 2 nad 2. No, ustalając na końcu odpowiedź, czyli dla jakich w końcu to tych m-ów, miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej będą spełniały ten warunek, ja muszę prześledzić wszystkie moje założenia. Wszystkie moje założenia. Oczywiście w trakcie rozwiązywania, popatrz, założenia trzeciego, ja mogłam się posiłkować założeniem pierwszym, bo to wszystko jest jedno zadanie, prawda? Aczkolwiek dla uściślenia ja dopisałam tutaj z wyłączeniem, żeby osobno było jakby pierwsze założenie rozpatrzone, osobno drugie, osobno trzecie, a na końcu podsumowałam Tobie odpowiedź, która uwzględnia wszystkie te założenia. Zadania z funkcją kwadratową z parametrem na poziomie rozszerzonym bywają krótkie, ale bardzo często bywają bardzo rozbudowane. Bywają tak, że trzeba sprawdzić kilka założeń, a czasem kilka przypadków jeszcze rozpatrzyć. Dlatego musisz być bardzo czujny i musisz umieć wnioskować, analizować, rozpatrywać przypadki. Później z tych właśnie przypadków wyciągać wnioski odpowiednie i formułować ładnie odpowiedź. To jest bardzo ważne, bo za sformułowaną odpowiedź oczywiście otrzymujesz wtedy przy rozpatrzeniu wszystkich przypadków, wszystkich założeń, otrzymujesz wtedy maksymalną ilość punktów. Mam nadzieję, że lekcja się podobała, że była wartościowa. Jeżeli tak, zapraszam Cię już na kolejne spotkanie ze mną.